Chwała Bogu. Chwała Bogu. Ten, który zstąpił. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I tak dużo ludzi sobie myśli, że no, nie jestem apostolem, no, nie prorokiem, ani ewangelistem, ani pasterzem, ani nauczycielem. No i wybierają sobie takiej funkcji, będę wiernym przychodzeniem. Przychodzić będę na zgromadzenie raz w tygodniu i taka będzie moja służba. Po prostu będę przychodził i odchodził i tak sobie będę żył. Ale tutaj Jezus Chrystus postawił apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami ten porządek dlatego, żeby przygotować świętych. To ta funkcja, która dotyczy każdego, kto jest dzieckiem Boga. Ten, który jest w Jezusie Chrystusie. Ten już jest święty i on odpowiada za to, co dostał w Jezusie Chrystusie, za to, co otrzymał w Jezusie Chrystusie, tej świętości, tej czystości odpowiada każdy. Ta świętość jest potrzebna dla dzieła posługiwania. Każda służba, jaka jest przed świętymi, apostolstwo, proroctwa, ewangelizacji, pasterzy, nauczycieli, to wszystko dlatego, żeby przygotować świętych. Żeby te posługiwania, żeby to wzrastało i budowało się ciało Chrystusowe. Ciało, jak członek jeden powie, że nie będę wzrastał, nie będę oświęcał się, to przestaje rosnąć. Można przykład sobie wziąć na przykład palec, który powie, że nie będę wzrastał. I nie wzrasta z takim palcem, nic nie zrobimy. I tak każda myśl, która jest w zgromadzeniu, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu i człowiek zaczyna myśleć o tym, żeby myśleć o tym, co Chrystusowe, o tym, co jest powiedziane i skupić się i tracić czas przy tym, bo po prostu nie oddaje się w te słuchanie, nie oddaje się w te myśli Chrystusowe, a tylko walczy, a później po zgromadzeniu wychodzi i myśli ma inne. I żyje sobie swoim życiem, myślami swoimi i nie ma tej myśli Chrystusowej. Na początku człowiek jest jako zapalka, zapala się bardzo mocno, jest pewnej radości, miłości, pragnienia, żeby oświęcać się, żeby wzrastać. A później przychodzi taki czas, kiedy człowiek po prostu gaśnie. Gaśnie, bo nie widzi przed sobą porządek, który postawiony jest Jezusem Chrystusem, który jest od Pana. I taki człowiek zaczyna odmierać i odchodzi, odpada. Dlatego trzeba cały czas przebywać w myśli Chrystusowej. Umysł oczyścić. Oczyszczać się i oświęcać się. Świętość, która jest w Jezusie Chrystusie, to pomaga wzrastać. Ta świętość nowego człowieka, Jezusa Chrystusa. Niech Pan nas wzmacnia w tym, żeby myśleć zawsze o Nim, zawsze oczyszczać się, zawsze odnawiać się, odrzucać to, co stare. Nie myśleć i nie nawet
nie walczyć z starymi myślami. Po prostu, jak tylko coś przychodzi do głowy, od razu odrzucać. Od razu nawet prosić przebaczenia u Pana za to, że myślimy o czymś innym. Prosić i od razu radować się tym, że te myśli Chrystusowe mogą zapewnić nasze życie na 100%. Nie tylko na jakąś część. I nie myśleć o tym, że a mnie nie widzą teraz, to teraz mogę myśleć, co chcę, robić to, co chcę i gdzie chcę. Być gdzieś w jakimś miejscu i tylko myśleć o tym, żeby brat albo siostra mnie tutaj nie zauważyli, nie popatrzyli, że tutaj jestem, a zapominając o tym, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest zawsze z nami, zawsze, wszędzie. Jak tutaj jest zaznaczone, że wszędzie. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Ta świętość i ta prawda i sprawiedliwość, to wszystko jest w Bogu. Niech Pan nas wzmacnia w tym, żeby zawsze w tym przebywać. W myślach Chrystusowych, żeby wzrastać i żeby każdy członek mógł wzrastać w tej jedności. Na tym polega życie wieczne, w jedności, miłości, w Panu Jezusie Chrystusie, wszystkim nowym, w świętości. Amen.